Paulina Bilińska, witam i zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. W 108 dniu rosyjskiej agresji siły ukraińskie utrzymują pozycję wokół Siewierodoniecka. Prezydent Zełenski, zwracając się do przywódców wolnego świata, ponownie zaapelował o dostawę ciężkiej broni. Przed 40 laty powstała Solidarność Walcząca, organizacja odrzucająca jakiekolwiek kompromisy z władzami komunistycznymi. Dzisiaj we Wrocławiu uhonorowano bohaterów walki o niepodległość. W wyniku nocnego pożaru spłonęły namioty tzw. miasteczka Wolność, ulokowanego w pobliżu budynków sejmowych. Dzięki sprawnej akcji policji nie ucierpiała żadna z osób przebywających w obozowisku. To już 108 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W ciągu ostatniej doby armia rosyjska kilkakrotnie ostrzelała obwód sumski. Prezydent Zełenski w swoim porannym wystąpieniu ponownie zwrócił się o jak najszybsze dostawy ciężkiej broni. Przebywająca z wizytą w Kijowie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w odpowiedzi na wezwanie o jak najszybsze przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej oświadczyła, że nie ma drogi na skróty i kraj ten będzie musiał spełnić konkretne warunki, aby dołączyć do wspólnoty. Więcej w materiale Darii Sieńkowskiej. Rosjanie kontynuują natarcia w Siewierodoniecku, wciąż bez całkowitego przejęcia kontroli nad miastem. Według ukraińskiego sztabu generalnego agresor przygotowuje ofensywę na Słowiańsk. Natomiast jak podaje szef Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Serhii Hajdaj, Rosjanie niszczyli minionej doby miasta i zakłady chemiczne przy użyciu m.in. odrzutowego miotacza ognia. W obwodzie ługańskim siły rosyjskie zaatakowały Wrubiwkę, wkroczyły do wsi Orichowe na południu od Siewierodoniecka, niszcząc tam infrastrukturę. W nocy z piątku na sobotę żołnierze rosyjscy użyli wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Siewierodonieck i Lisiczańsk są ostatnimi kontrolowanymi przez Ukrainę miastami obwodu ługańskiego, które Rosja chce przejąć. Obecnie sytuacja w północno-zachodniej części miasta jest spokojniejsza niż kiedyś. Wszystko zaczęło się stąd. Szkołę zbombardowano pociskami Grad. Jest nam bardzo ciężko. Większość domów się spaliła. Z każdej strony leciały pociski. Rosjanie wciąż prowadzą ostrzał w pobliskich miejscowościach. Jednak żołnierze ukraińscy nadal kontrolują zakłady chemiczne i strefę przemysłową. O kolejnych ofiarach w obwodzie donieckim poinformował szef władz obwodowych Pawło Kryłenko. Rosja zabija cywilów. 10 czerwca Rosjanie zabili 2 cywilów w obwodzie donieckim. Kolejnych 7 osób zostało rannych. Obecnie nie jest możliwe ustalenie dokładnej liczby ofiar w Mariupolu i Wołnowachu. Rosjanie będą ukarani za każdą zbrodnię na ziemi ukraińskiej. Władze Mikołajowa wezwały mieszkańców do opuszczenia miasta w związku z kolejnym rosyjskim ostrzałem. Tu nie jest bezpiecznie. Każdego dnia ktoś umiera. I nalegam, aby wszyscy opuścili miasto, przenieśli się do innych miast, a przynajmniej zmienili dzielnicę. Raz, 2 razy w tygodniu przychodzimy tu po wodę, bo w naszej okolicy nikt się nami nie interesuje. Sytuacja jest bardzo trudna. Ceny oczywiście wzrosły. Teraz nawet kilogram ziemniaków jest bardzo drogi, ale jakoś dajemy radę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w porannym wystąpieniu ponownie zaapelował o kolejne dostawy broni. Codziennie powtarzam te nazwy. Donieck, Lisiczańsk, Bachmut, Słowiańsk i wiele, wiele innych. Powtarzam je na spotkaniach z wojskowymi, w rozmowach z dyplomatami, z przedstawicielami krajów partnerskich. Rosja chce zniszczyć każde miasto w Donbasie. Każde. Jak Wołnowacha, jak Mariupol. Ukraińskie wojsko robi wszystko, co w jego mocy, aby powstrzymać okupantów w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, w jakim dostępna jest ciężka broń, nowoczesna artyleria, cały ten sprzęt, o który prosiliśmy i nadal prosimy naszych partnerów. Z kolei Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał, że od 24 lutego Rosjanie stracili m.in. ponad 32 tysiące żołnierzy, 1419 czołgów oraz 212 samolotów. Jak podaje agencja Ukrinform, ukraińskie władze rozpoczęły rozmowy z przedstawicielami prywatnego biznesu i organizacji pozarządowych, w tym UNICEF-u, które mogą być zaangażowane w finansowanie odbudowy zniszczonej w wyniku rosyjskich działań wojennych infrastruktury edukacyjnej. Daria Sieńkowska, Telewizja Republika. Dokładnie 40 lat temu powstała Solidarność Walcząca. Była to niepodległościowa organizacja, która w warunkach stanu wojennego i w latach kolejnych czynnie walczyła z władzą komunistyczną. Jej założycielem był Kornel Morawiecki, który nie godził się na zawieranie jakichkolwiek kompromisów z reżimem. Dziś jego syn, premier Mateusz Morawiecki, nagrodził 14 działaczy Krzyżem Wolności i Solidarności. Paweł Błoch.
Solidarność Walcząca powstała w 1982 roku z inicjatywy Kornela Morawieckiego, który uznawał, że działalność podziemnego NSZZ Solidarność ogranicza możliwości formacji niepodległościowej. Głównym ośrodkiem Solidarności Walczącej był Wrocław, jednak działała z powodzeniem w całym kraju. Ideą Solidarności Walczącej była Rzeczpospolita Niepodległa. To jest jasne. To był cel numer jeden. Cel tak jasno postawiony przez tę organizację i niewiele innych miało odwagę, żeby w sposób wyrazisty, jednoznaczny taki cel sobie wyznaczyć. Można ją nazwać organizacją córką wobec NSZZ Solidarność. Duża część, większość członków Solidarności Walczącej należała do Solidarności. Członkowie SW organizowali uliczne protesty przeciwko władzom komunistycznym. Zajmowali się kolportażem ulotek, jak i posiadali własne podziemne wydawnictwa. Ewenementem był również własny kontrwywiad. Solidarność Walcząca była gotowa stanąć do walki zbrojnej. W Solidarności Walczącej nie było ludzi osobno od robienia i od myślenia. Nikt nikomu nie mówił, ty jesteś od robienia, a ty jesteś od myślenia. Ten, co był od robienia, miał też myśleć i ten, co był od myślenia, miał też robić. I to też, myślę, było coś, co bardzo mocno cementowało organizację, budowało jej spójność, zaufanie jeden do drugiego i jej prężność. Aby stać się członkiem Solidarności Walczącej, trzeba było złożyć specjalną przysięgę. Wobec Boga i Ojczyzny przysięgam walczyć o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą Solidarną, poświęcać swe siły, czas, a jeśli zajdzie potrzeba, swe życie dla zbudowania takiej Polski. Przysięgam walczyć o solidarność między ludźmi i narodami. Przysięgam rozwijać ideę naszego ruchu, nie zdradzić go i sumiennie spełniać powierzone mi w nim zadania. Kiedy Solidarność Walcząca powstawała, to ja wtedy siedziałem w więzieniu i przyznam, że nie przypuszczałem, że kiedyś będę członkiem tej organizacji. Kiedy wyszedłem z więzienia, nawiązałem kontakt z Solidarnością Walczącą i bardzo mi się ta organizacja spodobała, bo ona wprost stawiała sprawę niepodległości Polski. Ludzie Solidarności Walczącej byli rozpracowywani przez komunistyczne służby. Sam Kornel Morawiecki musiał się przez dłuższy czas ukrywać. 4 maja 1988 roku został deportowany do Wiednia. W sierpniu tego samego roku pod konspiracją udało mu się wrócić do kraju. Każdy, kto wstępował i niezależnie czy miał doktorat, był profesorem, czy był normalnym drukarzem z podstawowym wykształceniem, miał w jakimś sensie obowiązek utworzyć swoją mini organizację, czyli swój kolportaż, swoje zdobywanie materiałów. Duża organizacja oczywiście na początku dawała wszystko. Więc w momencie, kiedy ktoś wpadał, no to powiedzmy to jego tam ta mini organizacja wpadała, ale w zasadzie nie było mowy, żeby dojść dalej, albo było bardzo ciężko. Kornel Morawiecki, jak i całe środowisko Solidarności Walczącej byli gorącymi przeciwnikami rozmów w Magdalence i układowi okrągłostołowemu. Nawoływali do bojkotu wyborów 4 czerwca 1989 roku. W trzeciej RP Kornel Morawiecki znalazł się na marginesie życia politycznego. Pan tłumaczy i występuje często, że pan nic nie może. Być może, proszę pana, że przerosła pana sytuacja. Być może, to znaczy pan w końcu swoje zrobił tutaj, ale pan jest otoczony gronem klakierów, potakiwaczy, agentów. Wygrał inny projekt porozumienia się z komunistami właśnie przy okrągłym stole. Na takie nurty niepodległościowe nie było miejsca. Szczęśliwie pod koniec życia, chociaż cały czas aktywny, również zawodowo, naukowo, Kornel Morawiecki został, jak pamiętamy, marszałkiem seniorem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. To było takie symboliczne uwieńczenie drogi tego wyjątkowego człowieka. Po obaleniu rządu Jana Olszewskiego Solidarność Walcząca zajęła się kolportażem tzw. listy Macierewicza z wykazem tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa. Wkrótce potem decyzją Kornela Morawieckiego zakończyła swoją działalność. Paweł Błoch, Telewizja Republika.
Najważniejszym punktem drugiego dnia 12. Kongresu Polska Wielki Projekt była debata pod tytułem Rosja – problem dla świata. Natomiast wczorajsze wydarzenia związane z tym przedsięwzięciem zakończyły się uhonorowaniem Tarasa Kompaniczenki, ukraińskiego artysty, popularyzatora polskiej kultury, a obecnie żołnierza Armii Ukraińskiej. To jest wybitny artysta, człowiek bardzo zaangażowany w sprawę niepodległości Ukrainy, ale nie tylko. To jest człowiek, artysta, który sięga do historii, która jest wspólna dla nas. Do historii, która, tak jak dzisiaj mówił premier Mateusz Morawiecki, jest historią państwa wielu narodów. Między innymi narodu ukraińskiego. Nasze doświadczenie wspólne, wspólna kultura, wydaje się, reprezentuje do teraz. I twórczość Tarasa Kompaniczenki pokazuje to. Ten świat nasz kulturalny jest bardzo bliski i nie tylko kulturalny, ale wartościowy. Świat naszych wartości jest taki bliski. I nawet wtedy, kiedy walczyli między sobą, kiedy tam była tak nie tylko wspaniała taka przyjaźń, którą teraz musimy tam od wieków zwykłe tam wszystko. Nie, no między sąsiadami to zwykło było tak różne. Ale też nawet kiedy ta była krew, każdy z nas walczył o to samo, że o wolność. O godność. Polacy w tym czasie bardzo wspierają Ukraińców nie z jakichś powodów imperialnych czy czegoś takiego, a tylko dlatego, że uznali w nas brata. Marny woroże, woroży. Nocny pożar zakończył działalność ulokowanego przed budynkiem Sejmu Miasteczka Namiotowego Komitetu Obrony Demokracji. Dzięki skutecznej interwencji policji dokonano sprawnej ewakuacji zgromadzonych tam osób. Sześcioletni okres istnienia koczowiska obfitował w wiele wydarzeń związanych z protestami totalnej opozycji, a przebywający w nim aktywiści nie jeden raz nadużywali prawa do wolności zgromadzeń. A jak panowie się odnosicie do tego protestu, co to ostatnio miał miejsce, tych byłych funkcjonariuszy komunistycznych? Mieli rację według panów? Mieli. Dlaczego? Dlatego, że mimo tego, że oni byli komunistami, stosowali drakońskie środki, to stosowanie wobec nich ich własnych metod nie jest słuszne. Ale pan porównuje teraz na przykład wyrywanie paznokci, siadanie na stołkach. Ci ludzie pracowali dla państwa. Pracowali w większości uczciwie, ofiarnie, z narażeniem życia. I za to im się należą emerytury. Za służbę w komunistycznym aparacie bezpieczeństwa. Nie, dla mnie jest to podstawowa... Powiem panu tak, również w takim momencie słusznym będzie po zakończeniu nierządu PiS-u, żeby wszystkim PiS-owcom odebrać emerytury. Czy PiS-owcy się nad kimś znęcają? Tak, pan mówi... tak, proszę pana, nawet nade mną się znęcają. Jak się nad panem ktoś znęca? Proszę pana, prześladowanie wolnych obywateli... Kto pana prześladuje? Służby tego kraju. Hańba! A ty się nie wstydzisz? Ja walczyłem o Polskę, żebyś ty żyła w normalnym kraju. A co ty robisz, powiedz? Dla kogo ty pracujesz? No, co twoi? No i walczyli, i o co walczyli? Jest co więcej szacunku mam dla k***y spod latarni, jak dla ciebie. Dzień dobry. Na terenie protestu piweczko widzę. Pozdrawiam serdecznie. Chyba nielegalnie tak trochę. Nie tak uwagi. Jeżeli nie będziemy na niego zwracać uwagi, to szybciej sobie... Czy alkohol można spożywać na terenie manifestacji? Można. Nie ma żadnych przepisów na ten temat regulujących. Więc można. Czyli można tutaj na tym terenie spożywać alkohol? Jak najbardziej. Ja uważam, że można. No to smacznego. Letnia pogoda zachęca ludzi do spędzania czasu poza domem nie tylko w Polsce. Aby umilić czas mieszkańcom Nowego Jorku, w samym środku betonowej dżungli na Manhattanie zorganizowano festiwal kwiatów, który przyciągnął wielu mieszkańców oraz turystów.
To już druga edycja kwiatowego szaleństwa. Trzydniowa impreza rozpoczęła się wczoraj i potrwa do niedzieli. Jak mówią organizatorzy, festiwal jest inspirowany innymi wielkimi przedsięwzięciami na całym świecie, w których główną rolę odgrywają kwietne aranżacje. W ramach wydarzenia przygotowano kwiatowe instalacje, wystawy oraz przestrzeń do wypoczynku, których autorami są czołowi nowojorscy floryści. Przy wykreowaniu kwiatowej przestrzeni wykorzystano prawie milion kwiatów, z czego 80% jest prawdziwych. Jednak jak zapewniają organizatorzy, wszystkie z użytych roślin zostaną wykorzystane również po zakończeniu festiwalu. Tak wyglądał ten dzień. Czas na sport i spotkanie z Rafałem Kacprzakiem, a następnie prognoza pogody. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.